pamiętasz, Agnieszka tutaj pod tym pod kaloryferem siedziała, podniosła się i zrobiła pierwsze trzy kroki. No to... No nie mogę mówić, nawet mnie zatyka. Cieszyliśmy się, bo oprócz tego, że była pora, to jeszcze miała osłabienie mięśni, była rehabilitowana, powinna i tak już dawno, pamiętasz, powinna dawno chodzić, a ona nie tego nie chodziła, tylko jak zaczęła chodzić, to była radość, no niesamowitą mieliśmy radość wtedy. Cały czas o tym myślę. Dzieci, rodzinę, żeby miała, żeby była tak jak inni ludzie. A nie jest. I nie będzie. Bardzo kochamy Agnieszkę. Bardzo. I prosimy Boga, żeby ona wcześniej zmarła przed nami, bo co będzie, jak nas nie będzie. Po prostu w którymś momencie nie ma się już siły. Jedna mama powiedziała, ja chcę zachorować na raka. Ja pytam, jak to, dlaczego? Bo wtedy miałabym dostęp do morfiny i odeszlibyśmy sobie razem. Żeby, wiadomo, że to są tylko myśli związane z jakąś traumą, z jakimś złym samopoczuciem, z jakąś depresją. Ale po to jest farma, żeby takich myśli mamy nie miały w głowach. Farma powstała, by osobom z autyzmem, mojemu synowi głównie o nim myślałam oczywiście, ale też o innych, żeby dać dom. Oczywiście, gdy nas, rodziców, już nie będzie na tym świecie, szczególnie ten dom będzie ważny. Chcieliśmy, żeby się oswajali z tym domem wcześniej, za naszego życia, bo oni się powolutku do wszystkiego adaptują i w każdym miejscu musi minąć jakiś spory czas, żeby czuli się w nim bezpiecznie. Adaś, Trzymaj swoją kurtkę, choć idziemy po bagaże. Tu. Do twojego pokoju. Tu, do pokoju. Musisz ściągnąć spodnie. Ściągnij spodenki. Miewam do tej pory takie sny, że go zgubiłam. Śni mi się, że gdzieś byliśmy w jakimś obcym terenie albo gdzieś jechaliśmy i nagle mi zginął i nie mogę go znaleźć. Te sny mnie prześladują. Myślę, że to jest stłumiona właśnie taka reakcja matki, która chciałaby dziecko zatrzymać przy sobie i cały czas mieć go na oku. On jest dorosłym mężczyzną i czas na własne życie. On powinien mieć własne życie, tylko w takich chronionych warunkach. Zresztą widzę po nim, że bardzo lubi przebywać z młodymi ludźmi. Zdarzało się nawet tak, że kiedy był z nami na spacerze ze mną i z mężem, podchodził do obcego człowieka młodego i brał go za rękę. On chciał być wśród swoich rówieśników i to okazywał. Osoby z autyzmem miewają trudne zachowania, nieprzyjemne, niebezpieczne, odstraszają środowisko, ale miłość jest podstawą, żeby zrozumieć, o co chodzi w tych zachowaniach, by to przyjąć, zaakceptować i by po prostu pomóc człowiekowi w radzeniu sobie. Ja w tą miłość nawet kiedyś wątpiłam, swoją własną do niego, bo miał różne trudne zachowania. Też będą chcieli tu postawić. Bardzo a dobrze, przyniosę no. Ci tak. Więcej na podwieczorek. Bo ubowa na razie, stoi, no. Pewnie. Masz zajęcia na komputerze też. Wiemy, i pewnie. Co tam w tym komputerze wtedy? Jakie tam są programy? Pytasz się o komputer, pewnie, no. Masz zajęcia komputerowo-biurowe. Wiesz, pewnie. Normalne są takie, jak czasami oglądam slajdy, wiesz. Też prezentacje różne, a no. Z tego wiem, że gry różne tam są. Gry. No pewnie, tak, no. I dajesz sobie radę, słyszałam, nawet z myszką. No,
Popatrz na mnie, rozmawiam. Dla niego życie jest dużym ciężarem. Świat jest mozaiką pełnych bodźców, których nie rozumieją, prawda? W którym się w świecie gubią i nie potrafią sobie radzić z tym nadmiarem wrażeń, prawda? I to jest to przeciążenie, ten stres permanentny, stały. Są też nadwrażliwi, na przykład słuchowo, czy na zapachy, prawda? Czy na wzrokowe jakieś bodźce. No i to powoduje taki potężny dyskomfort w tym świecie. No to jest, świat jest przerażający dla wielu z nich. Więc oswajanie ich ze światem zajmuje całe lata. Michał pyta, czy ty, mamusiu, wytrzymasz do końca życia. Na szczęście mój syn wierzy w niebo i uważa, że w niebie, wierzy, przyjął to, uważa, że w niebie jest dziadek, ja mu to zresztą powiedziałam, on w to uwierzył. Jest dziadek, jest tata, jest pan Zbyszek. No i bardzo przyjemne jest słuchanie, jak on czasem mówi, mamusiu, właśnie Pan Bóg robi obiad. A ja nie chcę czekolady, chcę, by miłość dał mi ktoś, chcę, by zabrał mnie od mamy, bo słodyczy mam już dość. Patrz, Agnieszka, pani nie boi się psów. Pan powiedział mi, jak zwróciłam uwagę, z wielkim psem tak sobie latał, leciał ten pies, no ona cała wrzask i w ogóle. Powiedział mi, że z takimi to kanałami się chodzi. Z takimi ludźmi jak Agnieszka. Farma jest naprawdę dla nas błogosławieństwem. Jesteśmy szczęśliwi, że ona tam jest. Ubolewamy nad tym, że ciągle musimy się borykać z kłopotami wielkimi, finansowymi, żebrać wszędzie. No, ludzie jak nie znają z autopsji tego, to inaczej w ogóle podchodzą i nie rozumieją. Szczególnie władza. Władza, wydaje mi się, że gdyby ktoś z władzy był, miał takie dziecko, to może to by inaczej wyglądało. Zwyczajne instytucje nie chcą przyjmować osób z autyzmem. Jeżeli nawet takie osoby znajdą się w takim domu pomocy społecznej, to się w nim nie zaaklimatyzują, nie ma tej uważności. Oni tam się gubią, tam spiętrzają się ich problemy emocjonalne, dochodzi do wybuchów różnych emocjonalnych. Najczęściej trafiają do zamkniętego szpitala psychiatrycznego. W zamkniętym szpitalu psychiatrycznym są wiązani, są w kaftanach. Tutaj na farmie życia z góry założyliśmy, że będziemy się starać nie dopuszczać do takich spięczeń emocjonalnych. Postaramy się na tyle im dać dużo wsparcia, by nie było jakichś kryzysów, że nie będzie potrzebna absolutnie hospitalizacja psychiatryczna. Trzymamy się wzorów z Irlandii i to jest jak pierwsze miejsce w Polsce, gdzie nam to wyszło, ta opieka całodobowa. Jest to sukces niewątpliwy, mimo tego, że stale nam brakuje środków finansowych. Zawsze powyżej pączka po skosie. No i co dalej? Rozkładamy wszyscy ręce, nie wiemy, co dalej zrobić, by przekonać decydentów do choćby odrobiny pomocy. Część oczywiście urzędów, ośrodków pomocy społecznej finansuje to miejsce zgodnie z ustawą pomocy społecznej, ale to jest grubo za mało jak na potrzeby prowadzenia tak specjalistycznego ośrodka. Tej nie kocham, tej nie lubię, tej nie pocałuję, a chusteczkę Tobie podaruję. Oj, nie, nie, moje kochanie, Tobie mama bije za całowanie. Mam chusteczkę kartowaną, to ma 4 rogi. Kogo kocham, kogo lubię, muszę mu pod nogi. Tej nie kocham, tej nie lubię, tej nie podaruję, a chusteczkę kartowaną, Tobie podaruję. 19 lat temu fundacja powstała i zaczęliśmy zbierać pieniądze na zbudowanie farmy. To była wspaniała idea, wspaniały pomysł i
myśmy miały nadzieję, że uda się tą farmę, jak ona już zostanie zbudowana, podpiąć pod jakiś urząd, że będzie to jako zadanie zlecone, prowadzone przez fundację. Ale nikt nas nie chciał. Nikt nas nie chciał. Fundacja została jako jedyny właściciel tej placówki. Kiedy już Adam znalazł miejsce na farmie, to ja się musiałam szczypać, czy to jest rzeczywiście prawda, czy ja nie śnię. To było coś naprawdę nadzwyczajnego. I do tej pory ja podziwiam panią Alinę i te osoby, które tutaj pracują i tworzą to wszystko. Podziwiam ich odwagę, bo ja bardzo chętnie pomagam w czymś, ale nie miałabym odwagi porwać się na coś takiego. A to jednak trzeba się porywać. Wiem, że teraz w różnych miejscach w Polsce rodzice myślą o tworzeniu takich placówek. Porywajcie się.